Dzisiaj Republikanie mają szansę na urząd prezydenta, na Senat i Izbę Reprezentantów. Mhm. Czyli pełnia władzy w rękach Republikanów. No nie wyobrażajmy sobie, że wszyscy w Ameryce interesują się wojną w Europie i nie kochają Polski i dlatego, nie wiem, głosują na Trumpa albo na Harris. Tak nie działa. To jedyny argument, który działa dzisiaj na Republikanów, to jest pokazanie zaangażowania europejskiego. Polityk nie jest od płakania i mówienia, no nie pasuje mi to. A kto powiedział, że jest? Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej w powyborczy w Stanach Zjednoczonych poranek u nas w Polsce. Rzecz jasna tu w studiu Paweł Kowal. Dzień dobry. Koalicja Obywatelska, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Jest takie słynne powiedzenie, powtarzane już i odmieniane właściwie przez wszystkie przypadki podczas wyborów w Stanach, że jak kicha Ameryka, to Kataru dostaje cały świat. I ja teraz się zastanawiam, czy to będzie Katar, czy może ciężka grypa i konwulsje. Naprawdę pani tak emocjonalnie do tego wszystkiego podchodzi? To nie jest kwestia emocji, to jest kwestia słuchania ze zrozumieniem tego, co mówi były i prawdopodobnie 47. prezydent Stanów Zjednoczonych. Tak, ale polityk nie może sobie pozwolić tylko na zrozumienie, chociaż to jest zawsze pierwszy etap do działania. Politycy muszą działać i różne były warunki, w których działaliśmy, lepsze, gorsze. Coś w Ameryce się zmieniło w taki sposób, że dzisiaj Republikanie mają szansę na urząd prezydenta, na Senat i Izbę Reprezentantów. Mhm. Czyli pełnia władzy w rękach Republikanów. To znaczy, że chwilowo pełnia władzy w rękach Republikanów, ale Republikanie to jest dość skomplikowane i złożone środowisko. Jest tam wielu polityków, którzy rozumieją kwestie bezpieczeństwa podobnie jak my. I takich polityków, z takimi politykami będziemy pracowali. Będziemy pokazywali kilka elementów. Pierwsze, zaangażowanie Polski w budowę bezpieczeństwa. Nie tylko chodzi o wydatki, chodzi także o granice, o politykę migracyjną, o wszystkie te elementy, które stanowią o tym, co dla republikańskiego ucha dobrze brzmi i jest prawdziwe. Do tego za chwilę przejdziemy, bo te nasze relacje są w tym kontekście absolutnie najważniejsze i to, jaki mamy plan na współdziałanie z Trumpem. Co jest najważniejsze, bo wie pani, to, że... po kolei. Ponitce do kłębka, panie pośle. To, że ja przyjdę i się podzielę po prostu emocjami, to nic już nie wnosi. To nie jest kwestia emocji, jak powiedziałam. To jest kwestia słuchania ze zrozumieniem. To jest kwestia tego, że Donald Trump mówił, że nie podoba mu się taka formuła NATO, jaka jest, że jest przyjacielem Władimira Putina, że jest przyjacielem dyktatora Korei Północnej. To są fakty, panie pośle, z którymi trzeba się będzie zmierzyć, bez wątpienia. A ja się zastanawiam, czy w tych wynikach, a właściwie nawet nie czy, tylko co pana najbardziej zaskoczyło, bo ta skala zwycięstwa Trumpa jest ogromna, jest niewspółmierna do tego, co nam pokazywały sondaże i co pana zdaniem zdecydowało? Ja jestem spokojny, dlatego że zdawałem sobie sprawę, bo patrzyłem na dane. Dane były takie, że na pytanie, czy sprawy Ameryki idą w dobrym kierunku, tylko 28% chyba ostatnio odpowiadało, że tak. Mhm. Jeżeli ktoś interesuje się polityką amerykańską, to musiał widzieć, że są poważne problemy. Potem było duże rozchwianie sondażowe, tylko ja trochę nie chcę tu dzisiaj jako politolog występować, bo to, co się wydarzyło dla mnie jako politologa, jest zrozumiałe, jeżeli panią to interesuje. Mhm. Potem było duże rozchwianie sondażowe. Sondażownie były przywykłe do tego, że dodają Trumpowi, ale na końcu już nie wiedziały, ile dodawać Trumpowi. No i wreszcie poparcie dla urzędującego prezydenta było poniżej 40% od dłuższego czasu. To jest bardzo mało. Także te wszystkie, dane pokazywały, że idzie na zmianę. Ale sondaże pokazywały właściwie równowagę. To, co było dziwne, to, że w kilku stanach, tych wahających się stanach, faktycznie wyglądało na to, że jest to włos. I to pokazywały sondaże. I tyle. I to jest jedyny element, który był dziwny, ponieważ odnośnie do tego, jak Amerykanie oceniali wewnętrzną sytuację, było jasne, że to pójdzie w kierunku Republikanów. Co ostatecznie pana zdaniem zdecydowało, że to zwycięstwo Trumpa jest tak duże? Były większe zwycięstwa w historii Ameryki. Ale ja nie mówię, że nie było większych. Ja mówię o tym, że jest duże. Panie pośle, Pani redaktor, ja jakoś bardzo konfrontacyjnie dzisiaj na każde moje pytanie próbuję odpowiadać. Ja pytam, co zdecydowało, że ta przewaga Trumpa nad Harris jest tak duża, bo coś musiało na tej ostatniej Jeszcze raz, no nie umiem tak emocjonalnie zareagować. Proszę zrozumieć też moje emocje. Jak emocjonalnie? Ja pana pytam o konkret. Ja występuję jak polityk i muszę powiedzieć, jaki mamy plan polityczny, bo taka jest moja rola. Tak, do tego zaraz przejdziemy. Na razie chciałabym przeanalizować
sytuację. Nie chciałbym, żeby powstało wrażenie, że biegamy dzisiaj po redakcjach i nie wiemy, co z sobą zrobić. W sytuacji, kiedy my od roku pracujemy. Proszę się nie niepokoić, do tego przejdziemy. Jeżeli uda nam się przeanalizować to, dlaczego Trump wygrał. Bo to jest bardzo ważne w kontekście naszych stosunków ze Stanami także. Trzeba popatrzeć na sytuację wewnętrzną, trzeba popatrzeć na to, na ile ten program, który zaproponowali demokraci, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie podatków, o kwestie bezpieczeństwa w miastach, są tam tematy czysto wewnątrzamerykańskie. Jeśli pani zapyta ludzi z Chicago, oni pani powiedzą, nie będę głosował na demokratów, bo Chicago jest źle rządzone. I takie czynniki też decydowały. No nie wyobrażajmy sobie, że wszyscy w Ameryce interesują się wojną w Europie i nie kochają Polski i dlatego, nie wiem, głosują na Trumpa albo na Harris. Tak nie działa to. To działa w taki sposób, że ludzie decydują według swoich... Mogę pani powiedzieć, jak decydowali różni moi znajomi amerykańscy. Na przykład dostali nowy podatek od obecnego rządu. Jakiś tam, jakiś, albo nawet stanowy. Nawet nie wiedzieli do końca, który. No to mówi, to nie chcę demokratów, nie? To będzie zmieniać. To wynikało już z danych, więc dlatego ja się tym nie jestem w stanie podkręcić, ponieważ czytałem te dane. No. Wczoraj siedziałem ze znajomym, który świetnie zna relacje amerykańskie. Być może osobą, która w Polsce najlepiej się na tym zna. Patrzyliśmy na te dane i też dziwiliśmy się, jak to w ogóle możliwe, że Harris ma tak duże poparcie przy tak słabych danych, przy licznych błędach, które w ostatnim czasie popełniał prezydent Biden. No nie zapominajmy tego wszystkiego, więc jeżeli to zrozumiemy, to nam to pozwoli prowadzić politykę. Nie ma końca świata od tych wyborów. W każdym wariancie były jakieś ryzyka. Przecież myśmy o tym nie mówili, ale również w wariancie, że wygrywa prezydent Harris, to by oznaczało także zmianę administracji. To nie byłaby po prostu kontynuacja Bidena. A kwestia teraz już właśnie ułożenia sobie stosunków z republikanami, którzy, jak wspomnieliśmy, będą mieli właściwie władzę całkowitą. Powtarzam, prezydent, Izba Reprezentantów, Senat przez co najmniej 2 lata. I teraz wiemy, jaki stosunek Trump ma do NATO, między innymi, ale z drugiej strony wiemy też, że my po Stanach Zjednoczonych jesteśmy, jeżeli chodzi oczywiście o stosunek do PKB, najmocniejszym płatnikiem, bo to jest 5% już w tej chwili za moment. Czy to pozwala nam na użycie jakichś bardzo konkretnych argumentów, które Trumpa przekonają? I z tym do pani przyszedłem i to chciałem powiedzieć, że my jednak... To jest tak, że, nie wiem, Trump może lubić albo nie lubić jakiegoś polityka w Polsce. Polityk w Polsce może lubić albo nie lubić któregoś w Ameryce. Ale na końcu polityka jest naprawdę na twarde argumenty i na dane. A dane są takie, wydajemy na obronność, wydajemy na ochronę granicy, angażujemy się w obronność, budowanie obronności europejskiej. No nikt za nas tego nie zrobi. Było dla mnie jasne podczas kolejnych wizyt w Stanach w tym roku, a szczególnie podczas licznych rozmów właśnie z republikanami. O ile pamiętam, w kwietniu ostatnio taką całą serię przeprowadziłem. Później też były, ale wtedy spędziliśmy z kolegą niemieckim i koleżanką francuską taką wspólną mieliśmy wizytę. Zresztą rozmawialiśmy też chyba tutaj o tym. Dla mnie było wtedy jasne. Jedyny argument, który działa dzisiaj na republikanów, to jest pokazanie zaangażowania europejskiego. Nikt za nas tego już nie zrobi. I koniec z tą iluzją, że ktoś będzie fundował bezpieczeństwo Europie. To jest, jak rozumiem, kontynuacja tego, o czym mówił premier, czy właściwie napisał premier Donald Tusk ostatnio. Przypomnę, bo ten tweet dzisiaj brzmi jeszcze bardziej jednoznacznie. Harris czy Trump, niektórzy twierdzą, że przyszłość Europy zależy od amerykańskich wyborów, podczas gdy w pierwszej kolejności zależy od nas. Pod warunkiem, że Europa w końcu dojrzeje i uwierzy we własną siłę, bez względu na wynik, gra geopolitycznego outsourcingu dobiegła końca. I też idą wybory w Niemczech i politycy, z którymi ja na przykład o tym rozmawiam, czy Norbert Rüttgen, który może być ministrem spraw zagranicznych niemieckim, czy jeden z czołowych polityków, Paul Ziemniak, z nimi o tym rozmawiam, tak, niemiecka polityka też się musi zmienić. Więc ta kolejność musi być taka, my wydajemy, my chronimy granice, to niektórych denerwuje w Polsce. Do tego trzeba dodać mobilizację w Unii, musi być ta mobilizacja większa, chociaż ona też jest. To nie jest tak, że nic się nie stało, tylko gadamy. Bo może trzeba to powiedzieć, że tej amunicji się produkuje więcej, że w przemysł poszło więcej środków i to zaczyna działać. Może trzeba wrócić do tego, co pisał w swoim raporcie Draghi. Może ta Europa faktycznie musi się skupić i skupi się na tym, żeby być bardziej konkurencyjna również, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze. I do tego dodajemy nasze własne zaangażowanie i razem to działa. I wtedy jesteśmy partnerem dla Amerykanów i te relacje atlantyckie się budują od nowa. I tak to będzie. Znaczy trzeba wybrać te elementy, które są mocnymi stronami.
stronami, nad tym się skupić, no a nie płakać. Polityk nie jest od płakania i mówienia, no nie pasuje mi to. A kto powiedział, że jest? No, widzę dzisiaj, wyjąłem pierwsze reakcje, nie? Czyli z jednej strony pisowcy reagują, nieprofesjonalnie reagowali na zwycięstwo Bidena i nieprofesjonalnie reagują na zwycięstwo Trumpa. Czemu nieprofesjonalnie? Dlatego, że okazywanie radochy w taki sposób, że o, teraz niech się, nie wiem, poda do dymisji rząd Tuska w Polsce, no w ogóle jak polski polityk może na poważnie sugerować, że ze względu na taki lub inny wynik wyborów w Stanach ma się w Polsce do tego zaraz przejdziemy, panie pośle, ale tak, Andrzej Duda już zdążył złożyć gratulacje prezydentowi Trumpowi. Pogratulował, powiedział, że udało się. Dużo emotikonek przy okazji bijących brawo. Flaga polska, amerykańska, podawanie sobie dłoni. Mateusz Morawiecki, no cóż, prezydencie Trump, udało się. Zwolniłeś kolejną osobę z gabinetu owalnego. To jest po prostu niesamowite. Gratulacje. To są słowa prezydent powinien gratulować. To jest Morawiecki akurat. Ja wiem. Mhm. Prezydent powinien gratulować prezydentowi. Powinien tak był zrobić 4 lata temu w stosunku do prezydenta Bidena. Może mniej tych emotikonek i okazywania emocji w polityce. Naprawdę. Nie wiem, może ja jakiś jestem inny, ale po prostu sytuacja, w której ktoś siedzi w Warszawie i tak przeżywa wybory w Ameryce, jak... Chciałem jakieś sformułowanie, no, przecież politycy PiS byli zaangażowani bezpośrednio w kampanię Trumpa. Byli na wiecach wyborczych, no przecież był pan Moska, pan Tarczyński bardzo ale się chwalił redaktor, tym. Niech je, więc tutaj jest zaangażowanie po ewidentnie jednej stronie. Niech oglądają, ale ja jednak bym oczekiwał trochę więcej profesjonalizmu, jeżeli ktoś reprezentuje Polskę i jest polskim politykiem. Musi mieć wariant na każde rozwiązanie i tak to działa. Jeżeli nie ma, to znaczy, że jest kiepskim politykiem. Emmanuel Macron także zdążył już pogratulować Donaldowi Trumpowi. Wszyscy się jakoś bardzo spieszą z tymi gratulacjami. Proszę zwrócić uwagę. Napisał tak: gratulacje prezydencie Trump, jestem gotowy do współpracy, tak jak robiliśmy to przez ostatnie 4 lata. I z twoimi, i z moimi przekonaniami, z szacunkiem i z ambicją dla większego pokoju i dobrobytu. Bo to w sensie takim bazowym jest duże zwycięstwo. Mhm. To Republikanom się udało. Tylko to my patrzymy na to bardzo w taki spersonalizowany sposób przez Trumpa, ale to jest także zwycięstwo poszczególnych polityków republikańskich, którzy doprowadzili do tego, że będzie także większość na Kapitolu i w Izbie Reprezentantów, i w Senacie. I w tym sensie no, to jest normalne, że inni starają się pokazać, że to widzą i wykonują te gesty. Naprawdę. W polityce nie ma tak, że wszystko toczy się po jednej linii i jest takie linearne. Jest dużo różnych aspektów, które będą na to wpływały. Dzisiaj tak, potem przyjdzie inny przechył. A Polska istnieje, a kwestie bezpieczeństwa są gorące, a czasy są szczególnie trudne i musimy mieć, po prostu pracować nad rozwiązaniami na każde rozwiązanie. Panie pośle, to jakie są takie główne wyznaczniki w tej chwili polskiego rządu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, polskiej dyplomacji, jeżeli chodzi o budowanie, no i właśnie pytanie, czy na nowo, czy jakąś kontynuację tych relacji z Trumpem? Za kwestię tego, jak będzie się zachowywał, jeżeli chodzi o kwestie działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to powie minister spraw zagranicznych, ale akurat tutaj ten wybór można powiedzieć tak, że Radosław Sikorski historycznie patrząc, myślę, że nie będzie się gniewał, jeśli tak powiem, w środowisku republikańskim ma akurat sporo kontaktów, może nawet więcej. Bo przecież środowisko republikańskie to jest środowisko, które wyrosło na myśli Reagana. To jest środowisko, które do dzisiaj się do tego odwołuje. To jest bardzo zresztą skomplikowany konglomerat polityczny. Od poglądów, do których przykładowo mi jest bardzo daleko, do poglądów, z którymi mi jest najbliżej. To bardzo różne postawy, więc... Okay, ale czy to jest argument za tym, że to Sikorski powinien być kandydatem w wyborach prezydenckich? Nie, przez przypadek powiedział, że Radosław Sikorski ma kontakty wśród republikanów. Nie przez przypadek, ponieważ pani mnie zapytała o Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ale pytam także o kampanię, bo tutaj więc jeżeli pani będzie mnie pytała pojawia... na przykład o Warszawę, to będę mówił też o Warszawie. Natomiast ja nie zamienię i też świadomie i szczerze pani mówię. Ale ja pytam pana, kto dzisiaj jest lepszym kandydatem. Nie, ale ja rozumiem, o co pani chce. W kontekście międzynarodowym. Ja doskonale rozumiem, o co pani chce mnie zapytać i jaką pani chce dostać odpowiedź. Nie, pan nie wie, jaką ja chcę dostać odpowiedź. No wiem, tu pani nie chodzi chciała... w ogóle o to, żeby ale robić to, co ja sobie życzę. Z całą pewnością wiem, jaką pani chciałaby, żeby ona była jak najbardziej bezpośrednia. A to tak. A ja mam z kolei swoje interesy. No ale Marcin Bosacki mówi, stawiam na Radosława Sikorskiego. Cezary Tomczyk mówi, stawiam na Rafała Trzaskowskiego. Nikt się nie boi zająć stanowiska w tej sprawie. Ja także się nie boję, więc tym bardziej nie będę zamieniał tego spotkania w wiec prawyborczy. To nie jest ten moment. Jeśli inni... A będą jakieś prawybory u was? Proszę? Będą jakieś prawybory nie, u was? Ale pani, tak mi pani zaproponowała, żebym tak skorzystał z tej okazji. To ja może skorzystam z następnej i wtedy powiem, a na razie mogę powiedzieć tak. Radosław Sikorski, jeżeli chodzi o kontakty w świecie republikańskim, to o co mnie pani zapytała, faktycznie ma je bardzo
bardzo mocne, ale nasi kandydaci, pewnie też trzeba powiedzieć coś o Rafale Trzaskowskim, akurat w sprawach międzynarodowych są bardzo dobrze przygotowani, więc to jest nasz silny punkt. I teraz wiemy, że Benjamin Netanyahu także już złożył gratulacje. Drodzy Donaldzie i Melanio, gratuluję z okazji największego powrotu w historii. Pański historyczny powrót do Białego Domu oznacza nowy początek dla Ameryki. Mocne potwierdzenie wielkiego sojuszu Izraela i Ameryki to wielkie zwycięstwo w prawdziwej przyjaźni. Twój Benjamin i Sara Netanyahu. Na razie to są kurtuazje i emocje. Ja bym powiedział tak, jeśli Donald Trump lubi zwyciężać, a ma się za takiego urodzonego zwycięzcę, to zobaczymy, jak pójdzie i ja na przykład będę to oceniał, jak mu pójdzie z Putinem. No, czekamy na te 24 godziny na zamknięcie sprawy w Ukrainie. No to też przyjdzie czas. Dzisiaj jest czas na gratulacje, na święto demokracji i na kurtuazję. A jak to w polityce? Parę tygodni później przychodzi czas na real. I zobaczymy, jaka będzie ta oferta. Bo dzisiaj wielu ludzi, czy to na zachodzie Europy, czy szczególnie ci, co są dalej od nas, nie? Na dalszym zachodzie Europy, powiedzmy, czy w Stanach, myśli, że o tym, co się będzie działo w Europie Środkowej, można zadecydować. No a co pana zdaniem czuje dzisiaj Kijów? Bo dość wprost Ukraińcy mówili o tym, że dla nich scenariusz Kamali Harris jest no, gdzieś tam bezpieczniejszy. To jest jakiś bufor bezpieczeństwa w kontekście kontynuacji polityki Joe Bidena. Są też już gratulacje. Co Trumpa o Ukrainie, my się to wszyscy wiemy. Są też już gratulacje prezydenta Zełenskiego, pani je przeoczyła. Ale on też pogratulował. Natomiast nie wiem, skąd wszyscy myśleli, że jak przyjdzie Harris, tak się możemy we dwoje zastanowić, to nic się nie zmieni. Przecież to też byłaby nowa administracja. Także ja w prywatnych rozmowach, akurat publicznie nikt mnie o to nie pytał, tłumaczyłem wszystkim, że i to nie tylko na Ukrainie, także na zachodzie Europy. Wiele wskazywało na to, że Kamala Harris też chciała trochę zmienić z polityki Bidena. Plus polityka Bidena była często też krytykowana z pozycji takich mocno antyputinowskich. Może jest dzisiaj czas, żeby powiedzieć, że te sprawy nie są takie proste. Jeżeli pani zapyta jednego z najwybitniejszych i najmocniejszych krytyków i przeciwników Putina, jednocześnie krytyków polityki Bidena, czyli myślę o Kasparowie, to Kasparow mówił mi wielokrotnie, Paweł, to nie jest dobra polityka, bo to jest polityka z tym opóźnieniem. To przez tę politykę ta wojna trwa tak długa, mogła być krócej skończona. Więc ja nie wiem dzisiaj, kto będzie ostatecznie odpowiadał, co to znaczy dzisiaj skończyć wojnę. Na wiecu, kiedy się słuchało Trumpa... Nie dał recepty. Wie pani, no właśnie. Trump. Kiedy słuchałem Trumpa na tych wiecach, a często go odsłuchiwałem, bo było dla mnie ciekawe, jak on to formułuje, no to zawsze były ogólniki. No to co, my za długo zajmujemy się polityką i pani ze swojej perspektywy i ja, żeby przekładać jeden do jednego to, coś, co ktoś sobie rzeknie gdzieś tam na wiecu. A co to dzisiaj znaczy skończyć wojnę? Być może znaczy też jakieś jasne ultimatum dla Putina, to znaczy, jeżeli będziesz ciągnął wojnę, to dozbroję Ukrainę w taki sposób, że oni ci dadzą pogrzbiecie. Ja oczywiście wbrew pańskiej sugestii nie przeoczyłam tweeta pana Zełenskiego, tylko on jest dość, oczywiście, on jest dość długi i wymaga nie analizy, dlatego zostawiłam, program. I dlatego zostawiłam to sobie, jako wisienkę na korcie. Szykowany był pewnie wcześniej, nie? No proszę zwrócić uwagę, to jest cały elaborat, stąd to oczekiwanie. Z niecierpliwością czekamy na erę silnych Stanów Zjednoczonych pod zdecydowanym przywództwem prezydenta Trumpa. O, czyli zawalowana krytyka prezydenta Bidena. No. No właśnie. No i? No. No i teraz ponawiam pytanie. Ale to wraca na... Wychodzi na moje jednak. Polityka się kręci dalej. Dwa dni temu, gdyby pani zapytała Zełenskiego, powiedziałby, chce Harris. Jakby się zapytało wielu Ukraińców, to tak szczerze to powiedzieliby, że nie są zadowoleni z Bidena. Czy pan nie ma przekonania, że to wsparcie dla Ukrainy ze strony Stanów Zjednoczonych zostanie bardzo mocno ograniczone? Trzeba by na jakichś danych działać. Czyli wiedzieć, kto będzie... Realnie to będzie teraz tak wyglądało. Jeżeli tak kompetentnie chce pani wiedzieć. Od dzisiaj do 20 stycznia, okres przejściowy w administracji. Zobaczymy, kto będzie odpowiadał za ten okres przejściowy od strony Republikanów, kto będzie w tym czasie przygotowywał Departament Stanu na zmianę. W tym czasie też będzie wciąż rządził w Departamencie Stanu przykładowo Blinken, czyli będzie ta stara ekipa. I wtedy trzeba pojechać do Ameryki albo uważnie czytać i zobaczyć, co tam się realnie klaruje. Bo wiece się skończyły.
Zaczyna się polityka i zaczynają się interesy. Na ile te wiece przełożą się na realną politykę? A ile pani już widziała wyborów, które się nie przełożyły? Eksperci zwracają uwagę na to, że to jest zupełnie inny Trump niż był w roku 2016, a może nawet nie on sam jest inny, tylko jego otoczenie jest zupełnie inne. Przecież wiemy, że ci jego najbliżsi współpracownicy po tym słynnym ataku na Kapitol odwrócili się od niego i mówili, że to jest człowiek, który jest niezdolny do pełnienia tej funkcji. A potem niektórzy do niego wrócili i sam ich znam i mam z nimi kontakt i mówili, że jednak można to zapomnieć, że to jednak nie Trump. No, to jest jak w polityce, jak w polskiej polityce. Amerykańska polityka nie jest święta, nie jest inna. Jedni odeszli i wrócili, inni odeszli i krytykowali. A Trump, to co jest charakterystyczne, faktycznie pewna niestabilność personalna. To znaczy dzisiaj ktoś, kto uważa, że już ma na wszystko wpływ i tam rządzi w Białym Domu przy prezydencie Trumpie, to ja na jego miejscu, patrząc na całą historię prezydenta Trumpa, bym nie był taki pewny, tam nikt nie będzie pewny teraz, że na wieki wieków rządzi i decyduje w otoczeniu nowego prezydenta. Czyli co, Polska i Europa nie mają się czego bać? Kiedy jest tak mocny element niepewności, zawsze powinno się też kalkulować ryzyka i to trzeba robić. Nie? Przecież ja nie chcę pani powiedzieć w dzisiejszym wywiadzie, że nie ma ryzyk, bo ryzyka są ogromne. Chcę tylko powiedzieć, że już jest po wyborach i że trzeba grać w takich warunkach, jakie są. Bywały trudne prezydentury w Stanach w XX wieku, bywały trudne przywództwa w Niemczech. Czy my dzisiaj mamy łatwo z kanclerzem Scholzem? No było tak, że faktycznie to poparcie dla Bidena było już bardzo niskie. Było tak, że to przekonanie o tym, że sprawy w Ameryce idą w dobrym kierunku, było bardzo słabe. Było tak, że wiele błędów pojawiło się, szczególnie w polityce Bidena w ostatnich dniach. To jest wybitny polityk, ale w ostatnim czasie miał już kłopot ze sprawowaniem tego urzędu. No dobrze, to teraz jeszcze kwestia tego, o czym dziś Trump powiedział w kontekście tego, że została napisana historia. Czy pana zdaniem rzeczywiście Amerykanie głosując dzisiaj napisali historię? I czy to jest tak, że ta sytuacja globalna faktycznie zmienia się w sposób radykalny, pana zdaniem? Teraz przez moment będę politologiem, ale pewnie się to pani nawet spodoba, bo każdy przywódca i każdy polityk ma w sobie tę nutę narcyzmu bardzo mocno. Prezydent Trump ją ma bardzo mocno. Znaczy, ktoś sam wychodzi sobie i mówi, to jest nowa złota epoka, okej? To zobaczymy. Jedyna reakcja, jaką my możemy na to odpowiedzieć, powiedziałbym wręcz z taką konserwatywną flegmą, z taką rezerwą, powiedziałbym, a to zobaczymy. Czy ta epoka jest nowa i czy naprawdę złota? I w tym sensie to wszystko przed nami i nic jeszcze nie możemy powiedzieć, bo to się dopiero, ten czas się dopiero zaczyna. Dobrze, i jednak chciałabym też zakończyć wątkiem, który wielu naszych widzów interesuje, czyli wątkiem dotyczącym naszej polskiej kampanii prezydenckiej, no bo bez wątpienia to, co się wydarzyło w Stanach, także gdzieś tam na tę kampanię będzie wpływać. Ale też nie wiemy jak. Ale wiemy, że będzie. 100% ma pani rację, będzie wpływało. Będzie też, szczególnie myślę, że pisowcy będą starali się pokazać jako część obozu Trumpa. I udowodnić, że kandydat Koalicji Obywatelskiej z Trumpem sobie nie poradzi. Miliard razy bym im tłumaczył, że to jest nieprofesjonalne i powiedziałbym, skupcie się dziewczyny i chłopaki na tym, żeby Polska była bezpieczna, a nie na dowodzeniu, że stoicie bliżej jednego czy drugiego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo wasza odpowiedzialność to jest polska polityka. To jest jedyne, co mam im do powiedzenia, ale boję się, że do nich nie dotrze. I w tym sensie to będzie wpływać. A dalej zobaczymy, bo to trochę zależy, jaka będzie oferta, realna oferta Trumpa w sprawie sytuacji w Europie Środkowej. Za każdym razem politykom republikańskim będę powtarzał to, co już im mówiłem i co do nich dociera. Zaangażowanie Polski jest ogromne, zaangażowanie Europy rośnie, a Putin chce wojny nie z Ukrainą, tylko z całą Europą i to dotyczy także interesów Stanów. I jak się dzisiaj da Putinowi nieroztropnie czas na to, żeby się przezbroił, dozbroił, przegrupował, to za to trzeba będzie potem więcej zapłacić. A w kontekście waszego kandydata, pan rozumie te rozbudzone ostatnio bardzo silnie ambicje pana ministra Radosława Sikorskiego? Uważa pan, że to jest dobre dla waszej kampanii i waszej partii czy klubu parlamentarnego ta wewnętrzna rywalizacja między Rafałem Trzaskowskim a Radosławem Sikorskim? Ona nie jest do końca wewnętrzna. Ona nie zaszkodzi? Ona nie jest do końca wewnętrzna, bo pani ją sama zauważyła, czyli jest też zewnętrzna w takim rozumieniu, że pokazujemy potencjał, chyba raczej to jest dobrze, nie? Bo nikt nie pyta, a kogo oni tam, czy kogoś mają, jako pisowców pytają, tylko mają dwóch dobrych kandydatów. Wiadomo, to nie jest tajemnicą, że tym faworytem długo już
szykowanym jest Rafał Trzaskowski. Była o tym wielokrotnie mowa, nie zdradzam żadnych tajemnic. Wiadomo też, że dzisiaj jest ten element rywalizacji, ale jest to rycerska rywalizacja. Ona pokazuje też potencjał Radosława Sikorskiego. Nie chcę w te sprawy wewnętrzne wchodzić, bo pani mnie tak ciągnie, a ja byłbym nieuczciwy, gdybym pani powiedział, dlaczego nie angażuję się w to w tej rozmowie bardziej. Po pierwsze, nie chcę tego mieszać z polityką amerykańską, bo nie wiem, jak to wpłynie. Po drugie, też jest tak, że sam nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, tak. Więc też nie chcę tak wchodzić i meblować, mówić tak. No ale to będzie pana kandydat jednak. Będzie i będę w to bardzo zaangażowany, być może. Czyli wesprze pan jeszcze wcześniej każdego, ktokolwiek by nim nie był. Czy to będzie Sikorski, czy to będzie Trzaskowski? Po pierwsze, nie mamy sytuacji ktokolwiek, tylko mamy sytuację dwóch konkretnych dobrych kandydatów. Po drugie, jeszcze jest czas, żebym się mocniej wypowiedział. Na wszystko jest czas. Dzisiaj powiedziałem tyle, ile bym chciał w tej sprawie powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest roztropne. Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie pośle, za to spotkanie.